W ostatnich dniach nasze media obiegła wiadomość, że jedna z wielkich firm zagranicznych, Amazon, negatywnie przeszła kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy. Zarzucono firmie nadmierne normy, wręcz wykorzystywanie pracowników i nadmierne obciążenia. Oczywiście wyniki kontroli nie są jeszcze ostateczne. Firma będzie się odwoływać. Państwowa Inspekcja Pracy pewnie będzie to jeszcze wielokrotnie sprawdzać, więc na razie nie ferujmy wyroków, porozmawiajmy ogólnie. Po pierwsze, mamy świat globalny i każdy biznes szuka niższych kosztów. Produkuje, działa tam, gdzie jest taniej, bo cieszy to także klientów tegoż biznesu, otrzymują w efekcie tańszy produkt. Kraje czynią ze swojej konkurencyjności cenowej przewagę konkurencyjną. Czy Polska jest najtańszym krajem na świecie? Nie. Czy polska siła robocza jest najtańsza na świecie? Nie. Biznes zatem nie szuka najtańszej siły roboczej, ale dobrej relacji kosztów do jakości tejże siły roboczej. I Polska rzeczywiście z takiego podejścia czyni swoją przewagę konkurencyjną. Dzięki temu rzeczywiście tworzone są tu nowe miejsca pracy, często dlatego, że te miejsca pracy przenoszone są do nas z zagranicy. Weźmy przykład znanej firmy lotniczej, tak zwanej taniej linii lotniczej, przeżywającej ostatnio tygodnie strajków. Prezes tej firmy mówi, jeśli piloci w Niemczech czy w Belgii są niezadowoleni z zarobków, niech się przenoszą do Polski, tu uruchomimy nowe miejsca pracy, tutaj stworzymy, rozbudujemy naszą bazę. A więc to jest normalne, globalne szukanie atrakcyjnego kosztowo miejsca produkcji czy działania biznesu. Ale pojawia się też pytanie o pewne normy, prawa, zasady i ich przestrzeganie. Inne normy, prawa i zasady rządzą w Chinach, inne w Korei Północnej, inne w Meksyku, a inne w Polsce, czyli środku Unii Europejskiej. I przykład Amazona w moim przekonaniu jest przykładem dobrego działania systemu kontroli. Bowiem odezwali się pracownicy, zareagowały związki zawodowe, odezwała się i przyszła na kontrolę Państwowa Inspekcja Pracy i odezwały się media. Pytanie, czy konsekwencje będą na tyle dotkliwe dla firmy, aby swoją działalność poprawić i w przyszłości takowej nie kontynuować. Dużym korporacjom zależy na dobrej opinii, a więc zaangażowanie mediów jest istotne. Pytanie, czy ewentualne kary są na tyle wysokie, by firma je poważnie odczuła. Bywają bowiem przypadki, kiedy firmy tego typu kary mają wręcz wkalkulowane w swoje koszty i chętnie je płacą, z tym się liczą. Tak być w Unii Europejskiej nie powinno. Zatem ponawiam pytanie. System zadziałał dobrze. Czy doprowadzi sprawę do końca? Myślę, że wkrótce się okaże.